Czy zakup nieruchomości to dobra inwestycja? Czy na flipowaniu i wynajmowaniu mieszkań da się dobrze zarobić? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia Warren Buffett, najsłynniejszy inwestor wszechczasów. Oboje z Charlie'm mamy dość spore doświadczenie, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości. Charlie zarabiał swoje pierwsze pieniądze na nieruchomościach. Muszę powiedzieć jasno, że nieruchomości nie są towarem, ale najczęściej są bardzo dobrze wyceniane przez większość czasu. Podczas okresu RTC, kiedy mieliśmy mnóstwo transakcji, właścicieli, którzy nie chcieli być właścicielami, którzy nie wiedzieli, co posiadają i tego typu sprawy. Wtedy mieliśmy mnóstwo źle wycenionych nieruchomości. Dużo ludzi to wykorzystało i zarobiło dzięki temu sporo pieniędzy. Ale biorąc pod uwagę normalne warunki rynkowe, bardzo trudno jest znaleźć nieruchomość, która będzie źle wyceniona i tania. Tylko kiedy patrzę na transakcje, które opierają się na jakichś wyciekach informacji, to są tam okazje. Ale w gospodarce opartej na konkurencji, w której każdy wie, jak rozpoznać biurowiec klasy A w Chicago czy gdziekolwiek indziej. Ludzie mogą się mylić, gdy mamy jakieś niespotykane wydarzenie jak RTC, ale ciężko się sprzeczać, że ludzie mają wiedzę odnośnie nieruchomości i wycen. Rzadko mogą się pojawić jakieś okazje na tym polu, ale jeśli się pojawiają, to najpewniej przez chaos dotyczący finansowania. Działamy w sektorze finansowania zakupów nieruchomości. Widzimy, że tylko nielicznym udaje się złapać jakieś lepsze okazje. Charlie? Nie mamy żadnej przewagi nad doświadczonymi inwestorami działającymi w nieruchomościach. Dodatkowo działamy jako wehikuł inwestycyjny, który jest bardzo niekorzystny, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości. Mamy całą masę podatków korporacyjnych od przychodów z nieruchomości. Dlatego dla takich podmiotów jak nasz, nieruchomości to kiepska inwestycja. Jeśli ci się podobało, zostaw suba i daj lajka. Dzięki.